Ta obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej, przebywał około niecałe 3 minuty na terytorium Polski i opuścił przestrzeń powietrzną po tych 3 minutach. Daleko od granicy? Około 40 kilometrów mamy naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast tak jak powiedział pan premier, tak jak powiedział pan generał, rakieta była na całym torze lotu była śledzona. W związku z wykonywanymi przez nią manewrami, o których państwo pytacie, ona opuszczała przestrzeń powietrzną Polski, w związku z tym ja jako dowódca operacyjny nie podjąłem żadnej decyzji. Ale co tu tłumaczyć? Zwyczajnie! Rakietka se wleciała w polską przestrzeń powietrzną i se wyleciała. Pewnie zauważyła, że w Polsce są łamane przepisy praworządności i się bała. Mogliby tak od razu powiedzieć. Mógłbym zostać rzecznikiem prasowym MON-u, bo się ma gadane. Więc przepraszam.